Zaczynamy odcinek z Forzy Horizon 4. Powiem wam historię o tym samochodzie. Jest to Volvo V60. Historia jest ciekawa. Kupiłem Volvo V50 parę lat temu, chyba w 2016 roku, pod koniec, z tego co kojarzę. I kupiłem je za 21 tysięcy złotych. Ale to nie jest tak, że ja uważam, że samochody Volvo są najlepsze na świecie. Po prostu wtedy trafił mi się ten model i bardzo mi się spodobał z jakichś tam powodów. Nie patrzyłem na jego jakieś tam specyfikacje, usterki. Po prostu osoba, której ufałem, powiedziała, że są to dobre samochody i dużo nie będę musiał za nie płacić w przyszłości, jeśli chodzi o części, bo części są dostępne. Mam tutaj listę z wszystkimi wymianami, jakie zostały zrobione w samochodzie i jest tego dużo. A samochody same w sobie też tak nie psują się za bardzo, nie? Więc to pomyślałem, okej, no fajnie wygląda, ale przede wszystkim dla mnie najważniejsze było to, że to nie jest Passat B5 FL. A wtedy miałem Passata B3 z 92 roku. Śmiałem się, że Passat, że mój samochód jest o rok ode mnie młodszy. I jeździłem takim staruszkiem. Ale był to dobry samochód do czasu, aż się nie przesiadłem do Volvo V50. No i jeździłem tak tym Volviakiem, jeździłem i w sumie byłem bardzo zadowolony. Wygodne siedzenia, audio i tak dalej. Bardzo spoko. Ostatnio miałem jakieś tam większe wymiany. No i właśnie pojechałem do mechanika i mechanik na swoim podwórku, zresztą też zajmuje się sprowadzaniem samochodów, i na swoim podwórku właśnie miał Volvo V60, które bardzo mi się też podoba z wyglądu, stylistycznie. Nie jest to taki popularny wygląd, powiedzmy, Passata czy samochodów, które na co dzień spotykamy na drodze. Po prostu ja lubię rzeczy, które gdzieś tam nie są za bardzo popularne, może tak. Czasami na tym cierpię, bo te rzeczy okazują się albo jakieś tam droższe, albo mniej praktyczne. W przypadku Volvo V60 w stosunku do mojej 50 jest to samochód mniejszy. W środku, jak wsiadłem do niego, poczułem się taki troszeczkę, nie wiem, zgnieciony przez tą... Naprawdę, jest trochę ciaśniej. Miejsca na nogi jest mniej, ja nie jestem jakiś tam wysoki, 1,83 m, a nie czułem się tam dobrze po przesiadce z mojego starszego, dużo starszego Volviaka. No i tamta wersja oczywiście była zwykła, jakaś tam ekonomiczna, nie taka podrasowana jak tutaj, gdzie mamy naprawdę solidne bebechy pod maską. Więc no, samochód niby dobry, 40 chyba 5 tysięcy kosztował, jakoś mnie do siebie nie przekonywał, ale w tej grze możemy sobie wykonać ten model i zrobić z niego potwora, jeśli tylko chcemy. Taka ciekawostka w standardzie, to znaczy wersja wyścigowa, powiedzmy, tego samochodu. Patrz, jeszcze raz. Wersja wyścigowa tego wagona. Wersja wyścigowa. Nie brzmi w rzeczywistości tak jak w tej grze. Dużo samochodów, które brzmią ciekawie w tej grze, w rzeczywistości brzmią troszeczkę inaczej. Ale jest to bardzo podobny dźwięk do rzeczywistości. No i mi to akurat nie przeszkadza, że ten samochód brzmi troszeczkę inaczej, jakby jest w porządku. Tak, ja go jeszcze tutaj podrasowałem częściami w Forzie Horizon 4 i no, powiem wam, jest to jeden z lepszych samochodów w klasie A, do nie wiem, nawet offroadu, tak, nim jeżdżę na offroadzie. Jest taki całkiem spoko, a do asfaltu to już w ogóle, zwłaszcza na śniegu. Nadaje się bardzo dobrze, napęd na 4 koła. No i mnie w tych nowych Volviakach podobają się... Wszystko mi się podoba w sumie. Najbardziej podoba mi się V90. Mam nadzieję, że V90 wprowadzą do Forzy, chociaż nie wiem po co, skoro mamy tylko dwulitrowe dostępne silniki w tych nowych Volviakach, a później będziemy mieli już całkiem elektryczne. Rozgadałem się trochę, ale podoba mi się ta marka z pewnych powodów, że dążą na przykład do stworzenia ekologicznych samochodów. Ja jestem bardzo w kierunku silników elektrycznych, dlatego że mają powyżej 98% sprawności w stosunku do silników spalinowych.
Silniki spalinowe mają około 40% sprawności. W sensie nie same silniki, ale wiecie, napędy, nie? Czyli tam wały napędowe, skrzynie biegów, wszędzie tam gdzieś wytraca się moc na tych częściach mechanicznych w postaci ciepła, w postaci jakichś tam mechanicznych strat i tak dalej, i tak dalej. W silniku elektrycznym jest to, raczej w samochodach z napędami elektrycznymi jest to zminimalizowane, no bo silnik od razu albo z jakąś tam przekładnią przekazuje tą, ten moment na koła, tak? Więc tych strat jest dużo mniej i to jest ogólnie przewaga napędów elektrycznych, a nie tam, że te baterie są nieekologiczne czy coś, po prostu sprawność tych napędów. No więc podoba mi się to, w jakim kierunku rozwija się marka Volvo i że ich przyszłe samochody będą bardziej ekologiczne. No i ten samochód w grze, spróbujcie sobie go, jest naprawdę świetny. On nie wygląda, tutaj macie BMW-ki, jakieś Audi i tak dalej, zobacz co się dzieje. Nie mają szans. O, jeszcze tutaj jakiegoś, co to jest, Kia, jak ja to mówię, Stinger. Niech się wali, ale Kia Stinger też jest bardzo fajna. W rzeczywistości wygląda ciekawie, jak jakiś naprawdę sportowy samochód. Ej, Volvo też jest sportowe. Jest doskonałe. Teraz wam pokażę jego moc. Wow. Niesamowita trakcja w tej grze. Patrzcie, to jakieś BM-ki. Co BM-ki? Nara, kurde. Doganiam tu jakąś, co to jest? Jakieś tam E900 doganiam. Co to tam z przodu jedzie? Mercedes? Nie, to Infiniti chyba jest. Co to jedzie? To chyba Infiniti. Chyba tak. Wiecie, że ja myślałem, że Infiniti jest amerykańskie? Myślałem, że jest amerykańskie, bo bardzo dużo gdzieś tam widziałem to Infiniti w różnych filmach, serialach i tak dalej. A widzowie mnie wyśmieli na streamie, powiedzieli, gdzie Infiniti amerykańskie? Też mieliście takie wrażenie niektórzy? Ja zawsze myślałem, że Infiniti jest amerykańskie. Mi się ta nazwa kojarzy mi się z jakąś nazwą amerykańską. Patrz! Zobacz, co tu się dzieje. To jest naprawdę dobry samochód w Fordzie w klasie A. Przetestujcie go sobie. Zwłaszcza na szutry. Zobacz. Synek, nie mają szans. O, kuźwa. Droga hamowania niestety jest bardzo długa w tym samochodzie. No, przy tych ustawieniach zwłaszcza. Ale poza tym, zobaczcie. Żadne BMW, żadne Infiniti. Nic. Nie równa się Volvo. Tak, ale ten model jest bardzo fajny z wyglądu. Gdyby był trochę większy w środku, czy tam bardziej pojemny, to zdecydowanie byłoby to dla mnie auto. Chociaż ja już bardziej tak w kierunku Volvo V90. Coraz z roku na rok coraz tańsze te modele są. Ja myślę, że to będzie moje... Kurde, na streamie jakoś mi lepiej idzie granie. Fordze. Myślę, że to będzie moje auto takie to go. Następne. V90. Cyk. Zobaczcie, no bez większego stresu. Hamowanie mi trochę nie wyszło na zakrętach, ale Volvo V90 w klasie A to jest mistrzu. Najlepszy samochód do jazdy po szutrze. I po śniegu jest też bardzo dobry, po lodzie, bo jest to auto szwedzkie, chociaż tutaj już trochę tam z Forda jest, trochę z Renault, z Peugeota, trochę tam chińskiego czegoś jest. No tam z tej Szwecji to już niewiele przyniosło to Volvo. Ale jakie było moje zaskoczenie? Byłem w Szwecji na prezentacji Need for Speed'a Paybacka i oni tam mają swoje studio Ghost i ja byłem wtedy mocno zajarany Volvo V90. Oglądałem je po raz pierwszy na poznańskich targach Motor Show w 2016 roku, tak na marginesie, teraz są te akurat targi, więc w sumie... Na targach poznańskich Volvo V90 to był chyba jakiś... chyba premiera była tego modelu. No i od tamtej pory byłem zajarany mocno tym samochodem i jestem do tej pory. I tak myślę, no nie, to jest w ogóle jakiś luksus, mało spotykane auto w Polsce i tak dalej. Ty, zajeżdżam do Szwecji. Byle jaki taksówkarz stoi na lotnisku z moją tabliczką i wsiadam do Volvo V90, czujesz to, ziomek? Zajeżdżam pod hotel, wszędzie stoją Volvo V90 jako taksówki. I o takie, what the fuck? Jestem w raju czy coś?
A wiecie, wiecie jak to jest. Jak się kupuje jakiś samochód, czy to twój tata ma Golfa, czy jakiegoś tam Passata, czy jakiegoś tam innego szmelca, to jesteś zajarany tą marką, bo coś ci się podoba w tym samochodzie. Kurde, jadę chyba pod prąd. Coś ci się podoba w tym samochodzie i myślisz, że wszystkie samochody tej marki są takie zajebiste i chcesz je kupować, chcesz się nimi bawić, coś tam, nie wiem, przeżyłeś jakieś fajne wspomnienia z daną marką i już jak ktoś w internecie napisze Passat to gówno, albo Volvo to gówno, albo nie wiem, Honda to gówno, Vtech, ha, 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 to już cię szlak trafia, nie? Jest takie uwielbienie do tej marki. Ja w przypadku Volvo tak nie mam i śmieję się z tego, że mam silnik PSA pod maską, chociaż akurat ponoć ten model jest całkiem spoko. Ten model, powinno się mówić na silnik model. Ponoć ten model jest całkiem spoko, to jak słyszę o jakichś samochodach francuskich, to mnie krew zalewa i wyobrażam sobie takie, wiecie, płomienie nad tym, no gdzieś tam w tle, nie? Takie, już widzę jak ten samochód płonie gdzieś na parkingu czy tam. To naprawdę dobry samochód. Aczkolwiek w rzeczywistości trochę za ciasny w środku by dla mnie było, bo nie pokazałem wam tego środka. Tutaj specjalnie mamy wyłączony ekran w środku, dlatego że w Fordzie Horizon każdy piksel, który wyświetla twoja karta graficzna, jest ważny. I tutaj specjalnie zrobili specjalne wersje tego Volvo, w którym ekran jest czarny. Świeci na czarno i nie można go świecić, włączyć na jasno. I świeci tylko na czarno. Nawigację, to jest specjalna wersja Volvo, w której do nawigacji dostajesz soczewki kontaktowe i w tych soczewkach masz, wiesz, całe sterowanie i tak dalej. No w tej grze tego nie mogli zrobić, bo tutaj mamy taką mapkę i to w sumie jest taka nasza soczewka, też jest taka okrągła i tam mamy pokazane, gdzie mamy jechać. No więc ten ekran, no już nie chciało im się usuwać. Dlatego zostawili go takiego ciemnego, na nim jak mamy dzieci, jak dziecko siedzi sobie na prawym fotelu, to ono bierze sobie kredki i może na nim rysować. Wiecie, takie, to jest jak tablica taka ścienna, tylko że to jest nie zielona, taka jak macie w szkołach, tylko taka bardziej czarna. Tam rysujecie takimi kredkami albo pisakami. Jak tata jedzie rano do pracy, to dziecko może wieczorem napisać mu coś miłego tam. Tatusiu, wszystkiego powodzenia, wszystkiego, jak to się mówi, wszystko tam, żeby ci się udało w pracy i tam i fajnie i pamiętaj o cukierkach dla mnie. Też możemy się przyjrzeć jakimś tam detalom. Tutaj mamy taką niebieską ikonkę z Polestar. To jest taka firma, która robi detaling samochodów i oni potem naklejają ci na grilla taką naklejkę i masz potem tutaj Polestar, nie? Tutaj widać logo, oni się chyba tu trochę pomylili, bo logo Volvo trochę inaczej wygląda na moim Volvo, tutaj jest inaczej. W każdym razie też jest taki tutaj pitok odstający, tylko że on jeszcze przechodzi przez całe logo, nie? Tu się pomylili, to źle zrobili. No. I mamy tu jakiś chyba jakąś dużą chłodnicę albo intercooler, nie wiem co to tam wsadzili, chyba jakąś atrapę czy coś. O, i tutaj też mamy z tyłu jeszcze naklejkę Polestar. To jest bardzo popularna i znana firma, która robi detaling samochodów. Tu mamy jeszcze spoiler. No. I tu też mamy, zobaczcie, logo Polestar. Kurde, to się wycwanili. Wszędzie dają to logo, nie? Robią detaling ci samochodu. Nawet ponoć myją ci tarcze hamulcowe, wszystko. Od spodu samochód, jakbyś tam chciał kiedyś pokazać dziewczynie od spodu auto, to też mogą ci umyć. Wszystko ci myją. I tam też jest pewnie logo Polestar. Jakbyśmy poszperali, to byśmy znaleźli. Tak wygląda. Można powiedzieć, bo to nawet w nazwie ma Polestar, słuchajcie. Idziesz sobie do tego, do salonu samochodowego i szukasz Volvo i bierzesz opcję Polestar, to znaczy, że ona jest zrobiona właśnie przez tą firmę, co robi detaling samochodów. Nowe auto kupujesz, już taką wersję. No, a nie tam, że tam jakieś dodatkowe wyposażenie, czy tam bogatszy samochód w jakieś tam pierdoły. Nie, 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 to jest tamten. O, tu możemy zobaczyć sobie skrzynię biegów. U mnie Volvo jest inaczej, bo tutaj jakieś raz... Ile ten samochód ma tam biegów? Raz, dwa, trzy, cztery biegi ma. A u mnie Volvo jest sześć biegów. W tym jeden do tyłu to można powiedzieć, że siedem. A tutaj tylko cztery są. No, także... I tak trochę gorszy samochód od mojego, no ale nie potrzebuje mieć dużo biegów, jak on jest mały w środku. Bo on jest mały w środku, to on tam dużo biegów nie potrzebuje.
jak ma mniej, to też mu wystarcza, jest to taki samochód miejski, nie? Bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie, pa pa.